Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, gdzie nas wywiało? Daleko, oj, bardzo daleko. Doszłam do wniosku, słuchajcie, że warto wrócić do misji Policy do Kłębka, gdzie tutaj najpierw spotkaliśmy się z Lambertem, no i potem musieliśmy wybrać się na Skellige. No i jesteśmy, słuchajcie, na tej oto tutaj wysepce i musimy dostać się aż tutaj. No, kawałek drogi przed nami. Płotka, pomożesz? Jest płacia nasza. Patrzcie, jak ładnie wygląda. No, bo ma teraz, nie wiem, czy wam się chwaliłam. Ma nowe tutaj, o, juki, wszystko. Nie wiem, skąd ja to dostałam, skąd ja to mam. Znalazłam w ekwipunku, bo zastanawiałam się, dlaczego aż tak dużo tego wszystkiego jest i czemu mnie to obciąża, nie? Dobra, jedź. Co bije? Dobra, niech twój ojciec bije sobie co chce. No płotka, ty durna jesteś! Płotka, nie tak szybko. Płotka, ja ciebie na jakieś, nie wiem, szkolenie albo do psychiatry wyślę. Koniu jeden. Czekajcie, teraz ja może tak powoli, spokojnie podreptusiam. No przecież tu droga, proszę, bardzo ładnie prowadzi. Czegoś ty z tej skały spadła. To chyba z zachwytu, że takie ładne rzeczy jej dałam, wiecie? Dobra, dasz radę już? Sama? Teraz tu w prawo daj. O! Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Jak źle, to wolę już chyba sama jechać. W lewo! Tam. Tylko ogra zostaw! Tędy. Tam. Tam, płotka! Rozumiem, że ty nerwursi dostałaś, ale uspokój się. O, tu też jakiś wykrzyknik mamy. Kiedyś go zbiorę. Nie chcę po prostu, żeby to była... okazała się misja, która może zniknąć. No, już jesteśmy blisko, już tutaj się nie stresuj. Może żadnym Skellige tyle ogrów. Jak nie ogry, to trolle albo inne dziadostwo. Dobra, tu płotka. Dobra, wiesz co, ty sobie już zostań. Czego chcesz? Szukam Hammonda. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić niewolników, to musisz poczekać, aż skończy. Modli się? Z tego, co mi o nim mówili, nie wynikało, że jest bogobojny. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą o tym. Kolejny szpicel. Wiecie, co robić. No, ale dopiero zaczęliśmy, już będzie nam. No to piraci są. A ty. Masz troszkę pikanterii, tu wprowadzimy. Nie tchórze. Ach, piękny ten nowy mieczek. Gacie zgubiłeś ty. Jeszcze tam jest kilku. No dobra, ale ja najpierw sobie tych wybebeszę przecież, nie? A ty co tam masz? O, rozkazy Hammonda są. Przed kolejną wyprawą należy iść do kaplicy na wzgórzu i złożyć ofiarę bogom, żeby spojrzeli na nas łaskawym oknem. Dlatego jeśli zjawią się klienci, każ im zaczekać, aż wrócę. Zresztą oni dobrze wiedzą, że nie należy mi przerwać modlitwy, bo cię wkurwię. Miejcie oczy już szeroko otwarte, Hammond. To ten Hammond od Clarksona? No jak już tutaj jestem, to ja wszystko sobie ograbię, nie? Macie tu coś dla mnie? Dobra, to nie. Jest tu jeszcze jakiś... O, tutaj leży. To jeszcze kolega do podniesienia. No i tam trzy... Trzech do ubicia jeszcze. O, przynajmniej znacznik mi się zrobił. Wszystkich was mam tu umordować? Żegnaj, bohaterze! Dobra, czekaj, tego chcę podjarać. Dobra, już do ciebie wracam, cicho. Chodź. Dobra, resztę zaraz ubijemy. Zatańczmy. O, jaki wyrywny, patrzcie. Jeszcze mi niestosowne jakieś znaki ręką pokazuje. Widziałby go kto.
było nie wyskakiwać tej. Dobra, tam jeszcze jakiś jeden nispoń został. A zanim jego, to ja sobie tych obrabuję. Nie będę tutaj może wracać. A tu co? To znowu te same rozkazy? Tak. Gdzie tu jeszcze jakiś leży? No chyba ten. Tak, zgaś to. Tu jest beczka. Truchło? Aha, tu, dobra. Tam jeden i tam jeszcze jeden został. I pewnie będziemy mogli udać się na górę. Panie, a pan nawet chyba nie zauważyłeś, nie? Że tutaj coś się dzieje. To było piękne. Dobra, one pobite, a my mamy znaleźć... A, jeszcze... Z tych ofiar. Właśnie miałam na myśli one, że ofiary, nie? Nie, one pobite, to możemy iść na górę. No, kawałek tu jest. Wolę już iść piechotą. Płotkę nie będę tutaj ciągnęła. Da radę na skuśki? Dobra, nie będę ryzykować. Skończy się jak zwykle. No właśnie, tam już coś na mnie nawet czeka. Czy to nie były Andriagi? Jakoś tak dźwiękiem to było słychać. Dobra, jesteśmy na górze. Jest i Hammond. Bogowie morza, nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łupów. Nie przeszkadzaj sobie. Czego, kurwa? Ponoć należałeś do Hanzy Taulera. Mów, kurwa, czego chcesz! No dalej, tłumacz się, skurwysynu! Szukam Bertrama Taulera. A coś ty, kurwa, za jeden? Znajomy jednej twojej znajomej. Szukam Taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone gildie. Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! Tak, dawno się biłam, prawda? Rozerwać! Szczerze, to jakaś dupa niewojownicy są. Ten się sam tutaj fajczył. Ej, nie wyrzucaj mnie z góry, ty! To wspólna góra. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Dobra, tamten mi zginął przypadkiem. Tego to trzeba... Dobra, zaraz. Niech mi się załaduje. No, i to byłoby na tyle z ciebie. Dobra, co tam masz? Jest list. Hamondzie, myślałam, że podczas naszej rozmowy cztery oczy wyraziłem się jasno, nie życzę sobie żadnych kontaktów, a w szczególności nie mam zamiaru prowadzić z sobą żadnych targów. Nie wątpię, że interes, który zaproponowałeś, jest istotny. Jednakowoż, mówiąc kolokwialnie, nie wchodzę w to. Ach, kolokwialnie ja się inaczej wysłałem. W Nowigradzie znajdą się inni nabywcy. Jest tu wielu złotników, jubilerów i kupców handlujących luksusowymi towarami. Ja nie chcę się w to mieszać. Na cokolwiek się zdecydujesz, życzę wielu sukcesów. Traktuj to pismo jako ostatecznie pożegnanie. No cóż, no i tak to wyszło. Dobra, macie coś jeszcze dla mnie, koledzy? Ty tu jakiś... O, właśnie. Ofiar nie składałeś godnych mej uwagi. No to tak średnio, same czeszunie, ale takie rzeczy to ja chętnie. Dobra, jeszcze tu jeden trup. I teraz gdzie na dół mamy zejść? Dobra. Dobra, Habazia też sobie wezmę. Okej, nie będę ryzykowała. Ja ostatnio za dużo ryzykuję w tych górach. Tyle razy, co ja ginę po prostu przez to, że chcę na skuśki i z góry spadnę, to jest masakra jakaś. Więc chodźmy drogą. To nie welen, słuchajcie, że wiecznie idziesz prosto i nigdzie się nie potkniesz. Tutaj sekunda, widzicie, nawet płotka się na chwilę zagapiła, jak się skończyło. Tak dla bezpieczeństwa, wiecie. Nie wiem, co mi na ryj może wyskoczyć. A jak ryj krzywy, to tym bardziej wyskakuje. No dobra, teraz co? Spotkaj się z Lambertem w karczmie. No, w ten sposób się mamy spotkać. W Nowigradzie. Tu.
Dobra, chyba z bramy południowej będzie najbliżej. Okej, okay, jesteśmy. Ja mam wrażenie, że ktoś się tu przyczepi mnie przy tej bramie. Jakoś tak dużo ludzi tu stanęło. O, o, o! Czekaj. Do kupca, cicho! Ej, koleżko, chodź tu. Nie, pan to nie jesteś kupiec, ty jesteś kupiec. No co ci na to poradzę? A, to ty lichwiarz. Co? Tobie się tam tak świeciło ładnie. Dobra, pokaż co ty masz, bo ja czasami niektórych rzeczy potrzebuję. Pokaż. A jak tutaj jestem, to chcę skorzystać. Masz coś dla mnie? Książka? Już czytałam, spadaj. Dobra, guzik masz w takim razie. Idę od ciebie. Zmarnowałeś mój czas. Ja tutaj takich wartościowych rzeczy szukam. No dobra, nieważne. Dobra, z drugiej strony drugi stał. Nie będę marnowała czasu, sama sobie gdzieś pobiegam po tych wszystkich lichwiarzach, zielcach i innych. A człowieka, którzy mogą coś mi sprzedać. Nie jednej zawrócił w głowie charakterniku. O, nie jednej babunie. Czy ja tu kiedyś byłam? Możliwe. Co, mówisz, że karty? Czy kości? Co tak późno? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troiger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią stawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. No i znowu wspólna wyprawa. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. O! Chyba Gara też się zdziwił. To co, to nie będzie lania? Jaki Marcinek? Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem.
Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Łżesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Matko, ja mam takie decyzje teraz podejmować? Nie wiem, no, ja bym go nie zabijała. Ja się lubię ze strażnikami bić, z potworami. No, jak ktoś mi na drodze staje, a ten tak... Nie czuję potrzeby tłuczenia go. Zostawmy go w spokoju, Lambert. Chodź. Nigdzie nie idę. Przyszedłem zajebać skurwysyna. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź. Kurwa, Geralt. Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. Wiecie, może moja decyzja byłaby inna. Gdybym tą misję jednym cięgiem robiła, nie? A tak to... Trochę czasu minęło. Tłumacz się. Nie mam zamiaru. Po prostu uznałem, że Tauler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. Jeśli uważasz inaczej, możesz do niego wrócić. Beze mnie. Najchętniej bym ci przyjebał. Do zobaczenia. Za jakiś czas. Bywaj. No i dobra, i skończona w końcu ta misja. I kolejna misja, słuchajcie, która nie była skończona, a która prowadziła nas do Skellige, to były czarne perły bodajże. Tylko zaraz zobaczę, czy ona jeszcze jest, czy gdzieś mi nie zniknęła. Czarna perła jest. Tutaj. Dobrze, zaraz spróbujemy, gdzie to nas prowadzi. Tutaj, do Grzegorza najbliżej, mówicie? No, okej. Okay. A wiecie, tamten miał też dwójkę dzieci, no żonę, może faktycznie... Może faktycznie się zmienił. Mówię, może inaczej bym zdecydowała, gdybym cały czas robiła tą misję od razu, nie? Rozumny klient od razu pozna, że nie ma. Dobrze, i teraz takie pytanie, gdzie nas Skellige nas rzuca? Tutaj. Teraz pytanie, skąd będzie najbliżej? O panie, stąd chyba. Serio, noc nas tutaj została? No okej, Płotka, jesteś potrzebna. Tak? Z jakiej okazji? Chodź, Płotka, ja widzę, gdzie ty jesteś, chodź. Koniu jeden. No, powiedziałbyś więcej, co tam robiliście podczas zrobienia się. No byłaś, koń. Jesteś, chodź. Chodź, dobra, płacę. Tempo, tempo! Tylko jedź równo. Blady jesteś. Też wczoraj kupiłem. Tak, ja zawsze muszę nakierować na tych skrzyżowaniach, nie? To się najechałam. Serio, drogo, ja tędy nie mogę dojechać? Płotka,
Dlaczego ty jechałaś w ogóle w całkiem drugą stronę, to... A, bo ona chciała mnie tędy prowadzić. Dobra, spróbujemy, słuchajcie, tak jak gra sugeruje. Zaraz zobaczymy. Czy tędy damy radę. Jest spoko, patrzcie, jest droga. No właśnie, na tą drogę, tu. Tu, koniu jeden. I nie spadnij tylko. Harpie zostaw. Syreny, czy co tu to jeszcze jest? To daleko ja z tobą sobie pojechałam. Ale zobaczę, czy ja tędy bokiem mogę sobie po prostu przepłynąć. I w sumie zaraz zawołamy płotkę i dalej możemy jechać, nie? No czekajcie, bo te... Nie trafiłaś. A w ogóle wam nie pokazywałam, patrzcie co mam. Nie to chciałam. Ale dobrze, że też spadła. Zadziała? A, pospadały wszystkie. Właśnie. Dobra. No i pięknie. Wyzbieraj nie krzaki, trupy. Idziemy. Dobra, ile jeszcze? 200. Płotka, pojaw się magicznie. Chodź. Odpocznij. No może później. To jest początek misji. Zobaczymy, ile ona nam potrwa, nie? Ej, płatka, płatka. Dobrze, ale kolega stoi i czeka, jak widzę. Dzień dobry. Hej, hej, panie Wiedźmin! Tutaj! Jak nie urok, to sraczka. Jak nie ciąża, to padaczka. Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chłopie, ty wiesz, jak mnie w kościach strzyka, a wilgoci nie mam? Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie... Ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie. A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko. A, muszę za tobą iść. Nie mógłby być z naszej, to ja bym sobie sama tam pobiegła. Żwawo maszerujesz jak na swój wiek. A żebyś mnie za młodu widział. Jednego dnia 30 mil robiłem w pełnym rynsztunku. Dlatego ja bym wolała znać i bym sobie dobiegła i byłabym na miejscu. To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem nie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż, klient nasz pan. Zapłacisz ty mi za to podwójnie, chłopie. No dobra. Ostatnio też gdzieś łowiłam jakąś skrzynię skarbów, nie? Matko, jak ona była głęboko, a jeszcze nie mogę sobie orki zrobić, więc... Oj, ciężko było. Dobra, tylko teraz tak, ja się muszę przerzucić na to, bo to może być mi potrzebne. A to syrena akurat. Idź tam tą syrenę, weź ją. O, to byłoby na tyle. A jeszcze tam jakaś... Jest, jeszcze, czeka tu na mnie. Weź ją tam. Serio wypłynęła? Dobra, ja sobie pooddycham. Bądźmy tak bardziej na środku. No i w dół. I zobaczmy. Tylko, że ja tu nic na razie nie widzę do znalezienia. Dobra, coś widzę. O, okej. Okay. Zwykła, nie czarna. Też zwykła. Idź stąd!
będzie mi tu przeszkadzać. Dobra, chowaj to. Tutaj jeszcze masz może do 3 razy sztuka. Jest czarna! Dobra. Płyniemy do klienta. Matko, jak to głęboko było, nie miałam takiej świadomości. Ale wiecie co, to i lepiej, bo ja bym zaraz panikowała, że skoro jestem aż tak głęboko, to nie dam rady, słuchajcie, wypłynąć i się utopię. Bo ja tak mam. W każdych grach, gdzie jest jakaś woda czy coś. O! Kolega się chyba bawi. Dobra, przygotujmy się. Halo, Igni. Czego nie chcę złapać, Igni? No dobra, będziemy na tym. To może złapię. No sobie dobrze daję radę. Całkiem. Pokaż, co umiesz. Toż ty utopcy na raz, chłopiu. Ty serio masz problemy ze stawami chyba. Urok to sraczka. Zaraza. Musiałem je zwabić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodem się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? Czarna perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa. Niczym moja Letta. No, jak to mawiał Koneta Byl Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Żantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie, słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. Mogę cię zabić? Nie próbuj mnie oszukać. Miałbym się narazić Wiedźminowi? Jestem stary, ale nie głupi. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo piechura. Matko, jeszcze do Nowigradu zanim leś. A, dobra. Daleko? Ej, no tu powinien być jakiś znacznik bliżej, nie aż tu będę musiała zaiwaniać. Dobra, za to sobie zwłoki popodnoszę chociaż. Oszukista jeden i tyle. Następnym razem Wiedźmin mądry po szkodzie, słuchajcie. Następnym razem będziemy ten brać hajs z góry i nie obchodzi mnie, czy klientowi się podoba, czy nie. Mam jej zapłacić z góry, misję i tak wykonam. A jak nie, bo czas minie, to się trudno mówi. Dobra, jedź płotka. Zresztą my tutaj chyba daleko nie ujedziemy, bo zaraz trzeba będzie się przez ten przeprawiać, nie? Przez wodę jeszcze. O, płotka to taka mniej umna. No właśnie, o tym płocie mówiłam. Dobra, ja se przepłynę, a ty się zaraz magicznie pojawisz obok, co? No, Geralt, weź ty mnie nie osłabiaj, chłopiu. O, tutaj masz taką wnękę, patrz, stawiasz stopę i wyłazisz. No jak nie możesz tego zrobić? Ugrzęzłeś rzesz. No i widzisz, i teraz będziesz się jeszcze bawił. No jestem ciekawa, jak ty ją tam chcesz trafić. Dobra, chodź. Mi się nie chce z tobą bawić, wiesz? Jeszcze to się nie uspokoiło, dobra. Chodź, zginiesz, to będę mogła płotkę wezwać, wobec tego to nie da rady. Chodź, płotka. Gdzie żeś wlazła? Chodź. Pokaż, co umiesz. No! Konia mi straszycie! On i tak ma problemy emocjonalne, jeszcze wy będziecie straszyć. A jak się przyczepi, patrzcie, to dziadostwo, to nie odpuści. Jeszcze nie trafiłam. No chodź bliżej. Nie, ja tam nie chcę. Chodź. Czy odpuszczasz? Dobra, ta sobie chyba dała spokój. Płotka?
Chodź i nie zaczepię innych. Gdyby nie ten konie, już bym... I te maszkarony, już dawno byłabym na miejscu, wiecie? Chodź, na skróty, jak przedtem. Czemu mi pokazuje znacznik gdzie indziej, a to gdzie indziej? A, bo mnie tu prowadzi, dobra. Płotka, nie tak szybko. Płotka, szybko, mi się śpieszy. Odcinek trzeba powoli kończyć. Dobra, trafiłyśmy. Następnym razem zamówię Ubera, a nie konia. No i dotarliśmy do jesiotra. Co poradzić? Tylko żeby kolega nam chciał naprawdę zapłacić. A dlaczego twe miecze nie przy pasie dyndają? Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. Ja myślę, że jej miło. Inaczej byłaby z niej niezła niewdzięcznica. To trochę bardziej skomplikowane. Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też. Bywaj, Geralt. Szerokiej drogi. Ognia będzie z tobą. No, czyli uczciwy, ale wiecie. Przykra historia jednak. Liczyłam na inne troszkę zakończenie. No nic, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.